gorące, serdeczne życzenia. Dużo zdrowia, dużo radości w życiu. No i żebyście Państwo na miarę swoich sił trzymali się tego, czego możecie. A więc radości, bo radości nigdy nie za dużo. Proszę Państwa, bitwa o Nasielsk w 1920 roku, to starcie przesądziło o polskim zwycięstwie nad bolszewikami. Bolszewicy, zgodnie z rozkazem Michaiła Tuchaczewskiego z 10 sierpnia 1920 roku, zamierzali okrążyć Warszawę i po przekroczeniu Wisły ruszyć dalej na zachód. Rangę starcia Nasielskiego umniejszono z uwagi na ciągnący się już od czasów I wojny światowej trudny spór personalny między Władysławem Sikorskim a Józefem Piłsudskim. Pani Agata Marcewicz-Szymańska, pan Sławomir Naborczyk, pan Robert Sprengiel, pan Andrzej Wojda, pani Małgorzata Piszek, pan Tadeusz Melon i scenarzysta i prowadzący koncert, pan Ryszard Nowaczewski. My, wojownicy spod krwawego znaku, my rozproszeni śnimy znów jak dzieci, że wszyscy sercem w tobie się połączy i że nam słońce miłości zaświeci, że brat nie będzie walczył przeciw bratu, lecz że za przykład staniemy się światu, my, polskie dzieci. Pan patrzy realnie na wszystko, a ja zamknę oczy czasami i Lwów mam przed sobą tak blisko i Wilno mam tuż przed oczami. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale z serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo, przesunęli łuki sam, lecz tęsknoty nie zabiorą ani oni, ani pan. Będę twym schronieniem, światłem będę twym, tu nic już ci nie grozi, więc dawne lęki odrzuć. Chcę być wreszcie wolna i chcę pokonać wróg, a ty u mego boku, mój rycerz i obrońca. To jedna miłość, tak jak życie jedno, czas położyć samotność. Oh!
Znaczy już od kogoś mniej. Wszyscy! La, 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 la.